Najpierw złożę świadectwo. Jak wiecie, że miałam problemy kilka lat temu z piersią, ale przez wiarę przyjęłam uzdrowienie. Natomiast w mojej piersi pozostał ogromny torbiel, nawet już nie wiem jakiej wielkości, ale duży. Jak kładłam się na boku i tak sobie masowałam, to było to coś wielkości takiej, nie wiem czy znacie, śliwki węgierki. Śliwki węgierki. Był taki moment, że wracałam cały czas i to było, i nie znikało. A potem jak mi zapomniałam, przestałam macać. Ci, co są ze mną, dobrze ja racji wiedzą, że macałam. Ale potem zaczęłam służyć Bogu i przestałam się w ogóle tym interesować. I teraz jak byliśmy na wakacjach, leżę sobie, oglądam film i mówię, czy to już jest ten czas? Bo cały czas zaznaczam, stoję w wierze. Czy to jest ten czas, żeby znowu pomacać? Pomacałam, nie ma nic. Została tylko jedna taka, takiej wielkości, jakiej był torbiel, takiej wielkości została mi po prostu, wiecie, luka w tkance. Więc dalej ogłaszam, że ta tkanka się teraz wypełni zdrowiem.